Moim zdaniem najważniejsze po głównym źródle oświetlenia jest oświetlenie włosów. Jest to bardzo delikatna różnica względem tego, co było wcześniej, ale jest to znacząca różnica. I mam do Ciebie prośbę, kiedy będziesz oglądać filmy czy seriale, zwróć uwagę na to, że zawsze, kiedy mamy postać w kadrze, jest nawet ciemno, mamy główne źródło oświetlenia, które jest po przeciwnej stronie niż kąt kamery jest ustawiony, ale mamy też poza nim światło na włosy. Dlaczego? Światło na włosy pozwala nam odciąć kontur głowy i ramiona bohatera od tła, na którym się znajduje. Jest to więc naprawdę super rzecz.